Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Minęła godzina 9, zaczynamy nasze wtorkowe śniadanie z RODO. W dniu dzisiejszym postaram się Państwu odpowiedzieć na 15 pytań, które w zasadzie powtarzały się najczęściej w otrzymanych mailach na nasz punkt kontaktowy. Oczywiście, gdybyście Państwo mieli pytania w trakcie, to bardzo proszę przerywać i zadawać dodatkowe pytania czy pytania uzupełniające do tych pytań głównych, które pojawiają się na ekranie. Postaram się, znaczy mam nadzieję, że będę Państwa słyszał. Testy były prowadzone ostatnio i okazało się, że rzeczywiście jeden z uczestników jakieś pytanie zadawał, natomiast niestety nie udało się go jakby usłyszeć. Nie wiem, czy to wynikało z naszej strony, czy też były złe ustawienia przeglądarki po stronie użytkownika. Natomiast przypominam, jak coś zawsze jest włączone już od chwili obecnej tryb zadawania pytań, a więc zapraszamy również do zadawania pytań tym kanałem, tym sposobem. Przechodzimy do pytania pierwszego. Czy można używać poczty Gmail, WP, Onet? Pytanie jest bardzo dobre, ponieważ jak najbardziej z tej poczty korzystać można, z tym, że tylko i wyłącznie do swoich prywatnych, domowych celów. Nie możemy korzystać z poczty darmowej, oferowanej przez dużych operatorów mediów internetowych, takich jak właśnie Wirtualna Polska, Onet, Interia, Google, jeżeli nie mamy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych. Musimy pamiętać, że na pocztę służbową będą przesyłane wiadomości e-mail zawierające dane osobowe. I to różne dane osobowe, nie tylko te najzwyklejsze, ale może się zdarzyć również, że i szczególne kategorie danych. A w związku z tym, jak Państwo pamiętacie, artykuł 29 rozporządzenia ogólnego oraz 32 mowa jest o poleceniu, o przetwarzaniu danych na polecenie administratora danych. I w tym wypadku, jeżeli my jesteśmy administratorem danych osobowych i otrzymamy na naszą skrzynkę poczty elektronicznej wiadomość e-mail zawierającą dane osobowe, będzie ta wiadomość przechodziła przez serwery zewnętrznej firmy. Przechodziła przez serwery, to może brzmi tak trochę lakonicznie, natomiast de facto serwery zewnętrznej firmy będą tą pocztę przechowywały. W zależności od tego, jak będziemy pobierać nasze wiadomości e-mail, czy to będzie za pomocą protokołu POP3 SMTP przy wysyłaniu, czy też za pomocą protokołu IMAP, wówczas te wiadomości będą albo przechowywane dłużej na serwerach dostawcy, bądź też będą bezpośrednio zbierane i ściągane na nasz komputer. Często się niestety tak zdarza, że ta poczta taka ogólna, kierowana na sekretariaty, na biuro czy na kontakt, jest przechowywana dłużej na serwerze usługodawcy internetowego po to, żeby ewentualnie większa część osób, która ma dostęp do tej skrzynki, mogła się z tą wiadomością zapoznać. Także, szanowni Państwo, podsumowując, bez umowy powierzenia przetwarzania danych nie możemy korzystać z darmowej poczty elektronicznej. Dlatego musimy dążyć do tego, aby sukcesywnie eliminować te darmowe skrzynki poczty elektronicznej i przechodzić na usługi komercyjnych usługodawców, korzystając przy okazji z posiadanej domeny podmiotu. Wtedy najprościej jest stworzyć zestaw takich adresów mailowych, które rzeczywiście są nam niezbędne do korzystania. Natomiast w międzyczasie, w takim okresie przejściowym, możemy zastosować na tych darmowych skrzynkach poczty elektronicznej przekierowanie na naszą właściwą już skrzynkę poczty elektronicznej, jednocześnie ustawiając automatyczną odpowiedź informującą użytkowników dotychczasowej poczty tej darmowej o tym, że od najbliższego czasu już nie będzie możliwe wysyłanie poczty na tą skrzynkę darmową i prosimy w związku z tym o korzystanie z nowej skrzynki, z nowego adresu. To jest takie rozwiązanie całkiem, wydaje mi się, do obronienia podczas ewentualnej kontroli organu nadzorczego. Drugie pytanie. Za co nałożono ostatnią karę w Polsce? Ostatnia kara w Polsce została nałożona na podmiot publiczny, na burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego za nieprawidłowości wskazane w związku z prowadzeniem biuletynu informacji publicznej. Co ciekawe, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o te nieprawidłowości, one rzeczywiście, można powiedzieć, były związane z brakiem chociażby umowy powierzenia przetwarzania danych. Nie było takiej umowy zawartej z podmiotem, który zajmował się stroną czy obsługą techniczną
biuletynu informacji publicznej. To właśnie była firma, na której serwerach umieszczono biuletyn informacji publicznej. Pamiętajmy, że te podmioty, ci z Państwa, którzy są zobowiązani do korzystania z takiego biuletynu informacji publicznej, do umieszczania tam informacji publicznej, rzeczywiście mogą skorzystać ze strony darmowej, ze strony ogólnopolskiej. To jest centralizowany system dostępu do informacji publicznej, tak zwany ssdip.gov.pl. Można założyć sobie stronę podmiotową własnej organizacji i tam umieszczać tą informację publiczną, którą oczywiście chcemy w tym trybie udostępniać. I nie ma wtedy najmniejszego problemu, jest to rozwiązanie całkiem rozsądne. Tych zarzutów, jeżeli chodzi o burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego, było więcej. Między innymi dotyczy on również braku właściwej polityki ochrony danych dla informacji, dla danych osobowych właśnie publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Warto zwrócić uwagę, że ostatnia nowelizacja ustawy z 4 maja nałożyła obowiązek weryfikowania informacji również publikowanej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej. Zatem musimy pamiętać o tym, że zgodnie z obowiązującym normatywem kancelaryjnym wszystkie informacje, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, mają dokładnie taką samą kwalifikację archiwalną jak dokumenty papierowe. Zatem w przypadku, kiedy dochodzi do wybrakowania dokumentów papierowych, musimy również pamiętać o tym, żeby zostały one usunięte z Biuletynu Informacji Publicznej. Oczywiście ta kara nie była może najwyższa z punktu widzenia rozporządzenia ogólnego czy też ustawy o ochronie danych osobowych, bowiem wynosiła tylko 40 tysięcy złotych, co dla podmiotu publicznego stanowi mniej niż połowę maksymalnej kary, dla przypomnienia to 100 tysięcy złotych. Niemniej jednak oczywiście przypominam Państwu, że dla podmiotu publicznego taka kara nie stanowi tej dolegliwości finansowej, natomiast dodatkową stanowi też oczywiście dodatkową karą ta odpowiedzialność dyscyplinarna osób, które doprowadziły do nałożenia tej kary, a więc tak naprawdę do naruszenia ochrony danych osobowych. Kolejne pytanie. Pytanie trzecie. Kto przygotowuje umowę powierzenia przetwarzania danych? Dobre pytanie. Szanowni Państwo, umowę przygotowujemy my jako zespół zajmujący się ochroną danych osobowych, czy mówiąc najprościej inspektor ochrony danych, ale przygotowujemy umowę powierzenia przetwarzania danych na podstawie wniosku, który jest załącznikiem do księgi polityk. Ze względu na to, że samą umowę zasadniczą, do której umowa powierzenia przetwarzania danych jest tylko umową akcesoryjną, tą umowę główną, tą umowę zasadniczą proceduje wyznaczony pracownik albo zespół pracowników, czy kierownictwo, czy ktoś z kierownictwa, kto rzeczywiście wie, jakie mają być zapisy podstawowe umowy głównej. Ze względu na to, że umowa powierzenia przetwarzania danych dotyczy określonego celu, charakteru, kontekstu przetwarzania, zakresu danych, zasad zobowiązujących podmiot przetwarzający do pomocy, do udzielania odpowiedzi, do umożliwienia inspekcji i kontroli przeprowadzanych przez inspektora ochrony danych, administratora danych. A rzeczywiście te zapisy są jakby proste do przygotowania dla nas, oczywiście z naszego punktu widzenia. Niemniej jednak musimy znać te najważniejsze, podstawowe elementy, które należą do tego kontekstu przetwarzania, tak aby móc ją właściwie przygotować. Niezbędne jest w związku z tym przesłanie nam stosownego wniosku na przygotowanie tego projektu. Oczywiście wniosek to jest kwestia sformalizowana, równie dobrze możecie Państwo przesłać nam projekt tej umowy zasadniczej, tak abyśmy mogli do niej odnieść zapisy umowy powierzenia. I też wtedy oczywiście nic złego się nie stanie, też przygotujemy taki projekt umowy powierzenia przetwarzania danych. Niestety ostatnio zdarza się dosyć często, że to podmioty przetwarzające przesyłają nam swoje umowy czy swoje projekty umów powierzenia przetwarzania danych, które mogą niestety zawierać niekorzystne dla nas, jako dla administratora danych, zapisy. Często się zdarzają zapisy, które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia dla podmiotu przetwarzającego za umożliwienie przeprowadzenia kontroli i inspekcji. Oczywiście jasne jest, że inspektor ochrony danych nie zamierza codziennie jeździć do każdego podmiotu przetwarzającego na kontrolę i inspekcję, ale w sytuacji, kiedy przed zgłoszeniem ewentualnego naruszenia ochrony danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, warto byłoby chyba dowiedzieć się, czy
naruszenie, czy naruszenie miało miejsce po naszej stronie, czy po stronie podmiotu przetwarzającego. I w tym celu rzeczywiście czasami warto byłoby taką inspekcję przeprowadzić. W momencie, kiedy dodatkowa inspekcja będzie płatna, no to jakby ogranicza to możliwość skutecznego prowadzenia czynności wyjaśniających. Zatem może się okazać, że sam podmiot przetwarzający kręci na siebie swoisty bat i ewentualnie poniesie w związku z tym odpowiedzialność w przypadku, kiedy dojdzie do stwierdzenia, że naruszenie leżało po ich stronie, czyli po stronie podmiotu przetwarzającego i oni odpowiadają za to naruszenie. Zatem jeżeli takie umowy powierzenia czy projekty umów powierzenia przetwarzania danych otrzymujecie Państwo od podmiotów przetwarzających, od kontrahentów, którym w ramach podpisania umowy zasadniczej czy podjęcia z nimi współpracy, jakkolwiek to oczywiście nazwiemy, dojdzie do obowiązku zawarcia tej umowy i otrzymacie taki projekt, bardzo prosimy o przesłanie takich projektów umów powierzenia przetwarzania danych w celu ich analizy. Część firm oczywiście akceptuje nasze projekty umów powierzenia przetwarzania danych i jest jakby to zrozumiałe. Niektóre firmy, niektóre podmioty przetwarzające twierdzą, że tylko ich umowa powierzenia przetwarzania danych jest jedyną właściwą. Wtedy oczywiście po zweryfikowaniu, po wydaniu opinii, to Państwo jako administrator danych będziecie decydować o tym, czy taką umowę podpisać, czy też dalej zdecydować się na podpisanie tylko jakby tego naszego projektu. Nie ma idealnego wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych. Najważniejsze jest to, aby umowa powierzenia przetwarzania danych zawierała te elementy, o których mowa w artykule 28 rozporządzenia ogólnego. Zatem pod tym kątem analizujemy te zapisy, czy to będzie nasz projekt umowy, czy umowa podmiotu przetwarzającego. Nie ma to istotnego znaczenia. Jeżeli to będzie umowa podmiotu przetwarzającego, to wtedy my oczywiście ją odnotujemy w naszym wykazie umów powierzenia przetwarzania danych, tak abyście Państwo na bieżąco ten wykaz mieli prowadzony, żeby był zawsze aktualny, ponieważ dla nas jest to dalej dowód na to, że przestrzegamy zasady rozliczalności, która jest jakby jedną z ważniejszych zasad przetwarzania danych osobowych. Kolejne pytanie, jak często przeprowadzać analizę ryzyka przetwarzania danych osobowych? Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych prowadzona jest przede wszystkim przez inspektora ochrony danych i jest tak naprawdę procesem stałym. Rzeczywiście analizując naruszenia, o których mowa gdzieś tam w mediach, o których dowiadujemy się, czy to z telewizji, czy to z decyzji Urzędu Ochrony Danych Osobowych, rzeczywiście staramy się na bieżąco przeprowadzać analizę tych czynników ryzyka pod kątem możliwości wystąpienia ich u administratora danych. Nikt nie jest alfą i omegą, gdzieś tam możemy mieć odmienną interpretację albo możemy nie zauważać pewnych elementów, chociaż staramy się oczywiście zabezpieczyć te wszystkie procesy, te wszystkie konteksty przetwarzania danych osobowych, które występują od administratora danych. Niemniej jednak może się zdarzyć, że o czymś nie wiemy. I pamiętając, Szanowni Państwo, o statusie inspektora ochrony danych, o którym mowa w artykule 38 RODO z kolei, warto zwrócić uwagę na to, że inspektor ochrony danych musi być niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych. I bardzo często to włączanie inspektora ochrony danych do danego kontekstu przetwarzania danych osobowych, w przypadku kiedy mamy do czynienia z nową formą przetwarzania, z nowym podmiotem przetwarzającym, w ogóle z nowymi kontekstami, które pojawiają się, czy to ze względu na taką decyzję administratora danych, czy to jest wymóg, powiedzmy, wynikający z przepisu prawa, wówczas ta analiza ryzyka jest przeprowadzana. Ale pamiętajmy o tym, że w przypadku nowych kontekstów przetwarzania mówimy o ocenie skutków dla ochrony danych, a nie o analizie ryzyka. Tak naprawdę analizę ryzyka przeprowadzamy, tak jak wspomniałem, w sposób stały, ciągły, każdorazowo, kiedy analizujemy, czy to aplikacje IDPO, a tam, jak Państwo pamiętacie, w niektórych wykazach czy rejestrach na czerwono pojawiają się informacje, które mogą stanowić potencjalne ryzyko, czyli rzeczywiście brak umów powierzenia, brak szkoleń pracowników, brak nadanych upoważnień. Wtedy staramy się oczywiście bardzo szybko analizować ten incydent, to zdarzenie i ewentualnie prosić o przesłanie wniosku o przygotowanie upoważnienia do przetwarzania danych, czy też zalecamy podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych, jeżeli oczywiście dotyczy to takiego kontekstu.
Także tą analizę prowadzimy, natomiast nie oznacza to, że ci z Państwa, którzy z kolei podlegają pod kontrolę zarządczą, czyli prowadzą ją w związku z ustawą o finansach publicznych, zachęcamy bardzo często do tego, aby wpletli ochronę danych osobowych do obszaru kontroli zarządczej, ponieważ czy to warsztaty zarządzania ryzykiem, czy okresowa analiza ryzyka pozwala również na zauważenie tych czynników ryzyka, które mogą zmaterializować się w przypadku ochrony danych osobowych, a tym samym narazić administratora danych na naruszenie ochrony danych, a w związku z tym na ewentualną kontrolę, czy też proces o zadośćuczynienie itd., itd. W związku z powyższym, szanowni Państwo, zalecamy, aby w przypadku zauważenia jakichkolwiek czynników ryzyka, które mogą mieć miejsce w kontekście ochrony danych osobowych, prosimy o takie informacje. To jest nic innego jak właśnie analiza ryzyka, przynajmniej ten pierwszy etap, identyfikacja ryzyka, a analiza zostanie już przeprowadzona przez nas. Kolejne pytanie, a przy okazji przypominam Państwu, że możecie Państwo oczywiście przerywać mi i zadawać dodatkowe pytania, jeżeli dane pytanie czy dany temat według Państwa nie został jeszcze w pełni wyczerpany i macie jakieś dodatkowe pytania do tego pytania głównego. Czy to właśnie proszę włączać się głosowo, czy też proszę zadawać pytania za pomocą czatu. Czy kolejne pytanie, czym różni się ocena skutków dla ochrony danych od analizy ryzyka? Czyli nawiązując do poprzedniego pytania, ocena skutków dla ochrony danych jest tak naprawdę procesem, który ma już przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych zabezpieczyć administratora przed wystąpieniem możliwości naruszenia ochrony danych osobowych. Zatem jest to ocena wskazująca, czy właściwie zostały te dane osobowe zabezpieczone, czy posiadamy stosowną przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych, jakie są ewentualnie czynniki ryzyka dla praw i wolności osób, których dane dotyczą. Czy to w kontekście jeszcze niedopełnionym, czyli przy przetwarzaniu, które jeszcze nie ma fizycznie miejsca, czy też w przypadku sytuacji, w której jesteśmy zobligowani do nowego kontekstu przetwarzania ze względu na przepisy prawa, które rzeczywiście zmieniając się mogą zmusić nas do tego, ażebyśmy rzeczywiście przetwarzali dane osobowe dla nowego, w nowym procesie czy w nowym zbiorze danych osobowych. Wówczas przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych w takim zbiorze czy w takim procesie wykonujemy ocenę skutków dla ochrony danych. Oczywiście wykonujemy ją również obligatoryjnie, zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla tych obszarów przetwarzania, które zostały w ostatnich wytycznych z lipca wskazane, o ile występują w dwóch tych obszarach jednocześnie. Często się niestety zdarza, że często to, żeby to nie zabrzmiało negatywnie, wręcz przeciwnie, to bardzo dobrze, że coraz częściej administratorzy danych mają coraz większą świadomość, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych i proszą nas jako Zespół Inspektorów Ochrony Danych o przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych. I to jest oczywiście zadanie, które wykonuje Inspektor Ochrony Danych. Zatem ocena skutków, można jakby to skrócić i podsumować, dotyczy tak naprawdę kontekstów przetwarzania przed rozpoczęciem fizycznego przetwarzania danych osobowych, natomiast analiza ryzyka dotyczy procesu identyfikacji i analizy, czy zarządzania ogólnie mówiąc ryzykiem dla już procesów zidentyfikowanych i procesów, które rzeczywiście mają miejsce w podmiocie. Zatem, jakby można powiedzieć, ocena skutku dla ochrony danych osobowych może również zostać w niektórych elementach wpięta do kontroli zarządczej, ponieważ jak Państwo pamiętacie, identyfikacja czynników ryzyka, czy identyfikacja ryzyka mówiąc ogólnie, ma miejsce już w tym procesie przygotowywania planu działalności dla podmiotu na rok następny. I patrząc na kalendarz, co prawda początek grudnia, ale jak Państwo pamiętacie, do końca grudnia należy taki plan działalności jednostki na rok następny przygotować. Jednocześnie jest to moment, żeby przeprowadzić ten element zarządzania ryzykiem. No a w przypadku danych osobowych będzie to w tym momencie, w tym elemencie ocena skutków dla ochrony danych. Natomiast analiza ryzyka, tak jak mówiłem, powinna być tym stałym elementem, który ma swoje miejsce w kontroli zarządczej.
przeprowadzana zarówno i ocena skutków, jak i analiza ryzyka jest w głównej mierze przez inspektora ochrony danych, który w czasie swoich, znaczy podczas swoich audytów dokonuje jakby na bieżąco tej analizy ryzyka. A ocenę skutków, kiedy oczywiście zostanie powiadomiony przez administratora danych o nowych kontekstach przetwarzania, bądź też dokonuje tej oceny skutków na polecenie administratora. Kolejne pytanie. Czy za naruszenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych odpowiada podmiot przetwarzający? Tak, szanowni państwo. Jeżeli podmiot przetwarzający uchybi zasadom przetwarzania danych osobowych określonych w rozporządzeniu ogólnym ochrony danych osobowych, bądź też w przepisach szczególnych, chociażby w ustawie o ochronie danych osobowych, w kodeksie karnym, czy w kodeksie pracy, jak najbardziej w tym momencie odpowiedzialność przechodzi na podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający w przypadku naruszenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych odpowiada bowiem zgodnie literalnie, zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, odpowiada za to naruszenie jak administrator danych. Zatem staje się administratorem danych osobowych, które uległy naruszeniu. I w związku z powyższym cała odpowiedzialność określona w przepisach prawa spoczywa i spada na podmiot przetwarzający. Co nie oznacza oczywiście, że brak umowy powierzenia przetwarzania danych zwalnia podmiot przetwarzający z takiej odpowiedzialności. Nawet w przypadku braku pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych, czyli jeżeli będziemy mówili o innym instrumencie prawnym, o którym zresztą mowa w artykule 28 RODO, podmiot przetwarzający dokładnie będzie ponosił taką samą odpowiedzialność. Także to, że niektóre podmioty przetwarzające nie chcą podpisywać umów powierzenia, licząc, że uda im się uniknąć tej odpowiedzialności, jest bardzo złudna i de facto mija się z celem. Albowiem podczas prowadzenia czynności kontrolnych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych na pewno zostaną postawieni czy podniesieni do statusu administratora danych i będą odpowiadali za te dane, jak za własne. Kolejne pytanie. Dlaczego należy nadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, mimo że pracownik posiada zakres obowiązków, czy też zakres czynności? Szanowni państwo, wspomniany już artykuł 29 rozporządzenia ogólnego mówi o tym, że każda osoba fizyczna, podmiot, organ przetwarza dane osobowe na polecenie administratora danych. Tym właśnie poleceniem przetwarzania danych osobowych jest upoważnienie do przetwarzania. Zakres czynności czy zakres obowiązków jest dokumentem, który oczywiście zgodnie z kodeksem pracy musi posiadać każdy pracownik. Niemniej jednak jest to zakres czynności czy zakres obowiązków. A czym innego jest czynność, czym innego jest obowiązek, a czym innym jest upoważnienie. To już same jakby powiedzmy definicje czy nazwy tych słów wskazują, że upoważnienie jest czymś ponad obowiązek, ponad czynność. Jest to oczywiście, może on jak najbardziej to upoważnienie może wynikać z zakresu czynności i zawsze wynika z zakresu czynności czy z zakresu obowiązków. Niemniej jednak nie jest to tożsame. Zwykły przykład, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Osoba, która wchodzi w skład tak zwanej komisji socjalnej, mówiąc już najprościej, niekoniecznie ze względu na swój zakres obowiązków wynikających chociażby, jest to pracownik HR-u albo pracownik księgowości, niekoniecznie z tego zakresu czynności czy zakresu obowiązków wynika pełnienie tej funkcji członka takiej komisji socjalnej. W związku z powyższym w zakresie obowiązków czy w zakresie czynności nie będzie takiego zapisu. Wszelkiego rodzaju funkcje, które są dodatkowo pełnione przez osoby, o których właśnie mówimy, tych pracowników, którym nadajemy upoważnienie, nie zawsze będą bezpośrednio zapisane w zakresie czynności. Często się zdarza, że jakimś zarządzeniem wewnętrznym czy też innym dokumentem w przypadku jednostek mundurowych będzie to oczywiście rozkaz bezpośredniego przełożonego czy też rozkaz dyrektora danej jednostki, będzie nałożone pełnienie tej funkcji na danego funkcjonariusza, ale to nie oznacza, że on w zakresie swoich obowiązków będzie miał wpisane pełnienie tej funkcji. Może się okazać, że będzie to funkcja, czy będzie to wykonywanie zadań powierzone czasowo. One nie muszą znaleźć odzwierciedlenia bezpośrednio w zakresie obowiązków.
często się zdarza, że zakres obowiązków jest podstawą do adekwatnego wynagrodzenia. Natomiast samo upoważnienie do przetwarzania danych nosi znamiona przetwarzania danych na polecenie administratora danych osobowych. Więc byłoby to daleko idące uproszczenie mówiące o tym, że w zakresie obowiązków dodamy paragraf czy też punkt, mówiące o tym, że administrator danych upoważnia do przetwarzania danych osobowych wymaganych na danym stanowisku czy w związku z wykonywaniem właśnie tego mniejszego zakresu czynności. Dalej nie widzielibyśmy, jakie upoważnienie, jaki zakres upoważnienia posiada dany pracownik. Analizując ewentualny incydent, ewentualne naruszenie, musielibyśmy każdorazowo analizować zakres obowiązków i zakres czynności i cofać się również do tych wcześniejszych zakresów obowiązków czy zakresów czynności, które już zostały delegowane z tego wewnętrznego obiegu prawnego. Natomiast samo upoważnienie, ze względu na to, że jest nadawane w odpowiednim zakresie, pamiętajcie Państwo, odczyt, zapis, modyfikacja, usuwanie, archiwizacja, w tym najbardziej uproszczonym oczywiście nazewnictwie, bo wiadomo, że mówimy to o wiele szerszym zakresie wprowadzonym definicjami rozporządzenia ogólnego, to upoważnienie jest nadawane do poszczególnych procesów czy też zbiorów danych osobowych. Więc jest to szersze i bardziej w związku z tym rozliczalne. I znowu wracamy do zasady określonej w artykule 5 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, czyli o zasadzie rozliczalności, która ewidentnie pozwala nam na to nadawanie upoważnień w formie pisemnej, które my dokonujemy za pomocą aplikacji IDPO, pozwala nam na jeszcze większe jakby zachowanie tej zasady rozliczalności, czy też w ogóle wskazanie podczas ewentualnej kontroli, że ta zasada rozliczalności jest przestrzegana chociażby na podstawie przyjętej procedury nadawania upoważnień. Dla tych z Państwa, którzy już zapoznali się z księgą polityk, no przypominam, że przecież kilka stron jest poświęconych całej procedurze nadawania, modyfikacji oraz anulowania upoważnień. I przypominam również, że w przypadku zwolnienia osoby, której dane upoważnienie dotyczy, a to anulowanie upoważnienia następuje z mocy prawa, czyli upoważnienie jest tylko nadawane na czas trwania stosunku pracy. Po wygaśnięciu takiego stosunku pracy upoważnienie do przetwarzania danych z automatu zostaje anulowane, zatem czy też wygasa, mówiąc już językiem typowo prawniczym. Natomiast my potrzebujemy w związku z tym informacji od Państwa o tych właśnie ruchach kadrowych, czyli o przyjęciach nowych pracowników i oczywiście o zwolnieniach pracowników z datą zwolnienia, tak aby było wiadomo, że od tego dnia już upoważnienie jest nieważne. Kolejne pytanie ósme. Czy należy szyfrować pocztę e-mail? Szanowni Państwo, generalnie poczta elektroniczna powinna być szyfrowana już na etapie samych protokołów, czyli już na tej niższej warstwie systemów informatycznych, nie mówiąc już o takim typowym fizycznym szyfrowaniu załączników czy samej treści poczty elektronicznej. Dobrze byłoby oczywiście automatycznie szyfrować każdą korespondencję za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, czy też takiego nie do końca kwalifikowanego, czyli tego niekwalifikowanego podpisu elektronicznego, który możemy sobie w instytucji założyć. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ mamy wtedy klucz publiczny, klucz prywatny i osoby, które nie są w organizacji, nie posiadają tego klucza prywatnego, nie mogą w związku z tym tej naszej wiadomości odszyfrować. Jest to dobre rozwiązanie, jeżeli przesyłamy tą pocztę elektroniczną wewnątrz organizacji albo przesyłamy ją na urządzenia mobilne, czy to smartfony, czy to laptopy naszych pracowników, którzy pracują dla nas albo zdalnie, albo wywożą ten sprzęt poza obszar przetwarzania. Wtedy takie szyfrowanie byłoby dobrym rozwiązaniem. Natomiast jeżeli mamy wysłać pocztę zaszyfrowaną do jakiegoś urzędu, do jakiejś innej instytucji, której udostępniamy dane ze względu na trwające postępowanie, oparte oczywiście o przepisy jakiejś tam ustawy, to w tym wypadku zaszyfrowanie byłoby rzeczywiście kwestią bardzo trudną do zrealizowania, ponieważ wysyłamy zaszyfrowany plik, który zawiera dane osobowe, do jakiegoś urzędu. A następnie dzwonimy do tego urzędu, pytamy, do kogo trafiła ta nasza wiadomość mailowa, dzwonimy do tej osoby i na przykład telefonicznie przekazujemy jej hasło
do tej zaszyfrowanej wiadomości. Proszę sobie wyobrazić, że w przypadku urzędu, gdzie rzeczywiście dosyć dużo jest przecież tych wiadomości, dosyć liczna jest ta korespondencja, można byłoby rzeczywiście zwariować, zapisując te wszystkie hasła i na pewno osoba, która ten urzędnik, który by odbierał telefon, miałby te hasła zapisane na jakiejś kartce. Czyli znowu to bezpieczeństwo byłoby trochę niskie z punktu widzenia tego urzędu, do którego kierujemy tak zaszyfrowaną pocztę elektroniczną. W związku z tym byłoby to trudne, nielogiczne i jakby nieefektywne. Dlatego coraz więcej, i to proszę zwrócić na to uwagę, coraz więcej podmiotów, firm, urzędów przechodzi na systemy obsługi, które rzeczywiście pozwalają na bezpośrednie wprowadzanie wiadomości do systemów ERP, CRM, CMS, które są jakby wystawiane na platformie jakiejś webowej, czyli otwieramy tą aplikację za pomocą przeglądarki internetowej, o tak jakby chociażby IDPO nasze. I rzeczywiście wtedy szyfrowaniem jest nic innego jak wskazanie certyfikatu SSL, za pomocą którego następuje połączenie serwera z przeglądarką klienta. W tym momencie mamy połączenie szyfrowane i te wszystkie dane są przekazywane poprzez łącza elektroniczne, łącza cyfrowe, już w postaci zaszyfrowanej. Jest to dobre rozwiązanie, natomiast oczywiście nie wszyscy jeszcze je stosujemy. Czyli co do zasady, jeżeli wysyłamy na przykład dane osobowe do biura rachunkowego, czy też biuro rachunkowe przysyła nam listy płac, powinny one, lepiej byłoby, gdyby one były zaszyfrowane. Możemy oczywiście dysponować tablicą kodów, która jest jedną z procedur Księgi Polityk, którą Państwu udostępniamy. Jest to rozwiązanie może niezbyt nowoczesne, niezbyt nowatorskie, ale jest, nie jest najgorsze. Na tyle jest bezpieczne, że rzeczywiście w przypadku, kiedy wysłalibyśmy te zaszyfrowane dane osobowe nie do tego adresata, do którego rzeczywiście one miały trafić, nic złego się nie stanie, ponieważ tamten odbiorca nie jest w stanie otworzyć załącznika zaszyfrowanego, nie posiadając do tego pliku hasła. Zatem wtedy tylko prosimy, kontaktując się z tym niewłaściwym odbiorcą, prosimy go o usunięcie tej wiadomości i nie mamy naruszenia ochrony danych osobowych. Czyli ten incydent zostałby dosyć szybko zażegnany, nie byłoby w związku z tym ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Dlatego w takiej sytuacji szyfrujemy, powinniśmy szyfrować, natomiast w przypadku, kiedy przesyłamy dane na polecenie podmiotu uprawnionego, czyli udostępniamy dane urzędowi, instytucji publicznej, samorządowej, wówczas radziłbym tylko korzystać rzeczywiście z tych protokołów szyfrowanych TLS, które są już do ustawienia przez informatyków w naszych programach pocztowych. Jeżeli korzystamy na przykład z Outlooka, Outlook Expressa, czy też innych programów, to wtedy tak, tutaj na tym poziomie szyfrujemy. Natomiast jeżeli chodzi o szyfrowanie załączników, tak jak powiedziałem, tylko w przypadku, kiedy przesyłamy dane do tych odbiorców, do których możemy przekazać samo hasło innym kanałem, czy to telefonicznie, czy to faksem, czy to SMS-em, w zależności od tego oczywiście, jak możemy to fizycznie rozwiązać. Kolejne pytanie, czy nagranie monitoringu można przekazać osobie, której wizerunek zawiera nagranie? Odpowiedź jakby jednoznaczna. Nie, szanowni Państwo, nie możemy przekazać takiego nagrania, ponieważ na tym nagraniu mogą znaleźć się osoby postronne, czyli osoby trzecie. Co do przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku, ta osoba wnosząca o to nagranie nie ma przesłanki legalności. Zatem nie możemy jednej osobie fizycznej przekazać nagrania, na którym są inne osoby fizyczne. Mówiąc najprościej. W przypadku, kiedy nasz system albo w przypadku, kiedy to nagranie rzeczywiście możemy przejrzeć i zweryfikować, że nie ma tam danych osobowych innych osób w postaci wizerunku, to wtedy można byłoby jak najbardziej takie nagranie przekazać. No ale to proszę pamiętać o tym, że to jest czynność, którą trzeba wykonać. Czyli generalnie nie, ale jeżeli przejrzymy zapis, który podlegałby temu udostępnieniu i na tym nagraniu widać tylko wnioskodawcę, to wtedy oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki zapis monitoringu przekazać. Kolejne pytanie, jak zabezpieczyć dokumenty papierowe? Pamiętajmy o tym, że dokumenty papierowe chronimy przed naruszeniami w postaci chociażby zniszczenia, utraty, zmodyfikowania albo nieuprawnionego ujawnienia. To są te typowe naruszenia, o których mowa w samym rozporządzeniu ogólnym.
Zatem dokumenty papierowe powinniśmy zabezpieczyć przed zniszczeniem, czyli przed ewentualnym pożarem, zalaniem, za pomocą tych środków, które rzeczywiście i tak są na pewno stosowane. Czyli mamy gaśnice, mamy systemy powiadamiające o ewentualnym zadymieniu, czyli tak zwane te czujki PPOSZ. Jeżeli chodzi o zalanie, to oczywiście powinniśmy nasze składnice akt czy archiwa lokować nie w piwnicach, tam gdzie rzeczywiście może zagrozić im zalanie, tylko jeżeli już jest to piwnica, to oczywiście na jakimś poziomie powyżej samej podłogi, czyli pierwsza półka, na której są dokumenty papierowe, powinna znajdować się nie niżej, aniżeli 25 cm, a na pewno, przepraszam bardzo, a na pewno ta półka powinna być wyżej, aniżeli próg zabezpieczający to pomieszczenie. To jest chociażby przypadek zalania. Jeżeli mamy dokumenty przechowywane w formie tej papierowej na podłodze w naszym gabinecie, w naszym biurze, a istnieje ryzyko, że ulegnie uszkodzeniu kaloryfer, z którego znowu brudna, bo krąży tam przecież nie najczystsza woda, wycieknie, wyleje się, będzie jakaś awaria, pęknie nam ten kaloryfer, bo jest najprościej i te dokumenty papierowe ulegną zalaniu, no to jest to też ryzyko, które powinniśmy mieć na uwadze. Jeżeli mamy starą instalację, no to tym bardziej to ryzyko uszkodzenia instalacji CO może być większe niż w przypadku nowej, nowo wymienionej czy wyremontowanej instalacji. Zatem też starajmy się, aby te dokumenty nie leżały bezpośrednio na ziemi, tylko znowu na jakiejś półce, która jest na poziomie wyższym aniżeli próg prowadzący do tego pomieszczenia, czyli jakieś tam kilka, 2-3 centymetry czy 5 centymetrów. Ponieważ nawet jeżeli ta woda w dużej ilości by się wylewała nam z tej instalacji, no to generalnie poziom wzrośnie do tych paru centymetrów, następnie zacznie się ta woda przelewać przez próg i dokumenty nie powinny ulec zalaniu. Jeżeli chodzi o inne czynniki, które by mogły doprowadzić do naruszenia, chociażby utrata, no to musimy te dokumenty przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym. Jeżeli istnieje ryzyko kradzieży dokumentów, a są one dla nas istotne, to oczywiście musimy je trzymać w zamykanych szafach, czy też w sejfach. Jeżeli są to miejsca, te dokumenty znajdują się w miejscach, które są ogólnie dostępne dla klientów, petentów, to powinniśmy pamiętać o tym, żeby nie leżały w miejscach, gdzie po prostu przez przypadek mogą zostać zabrane przez tego właśnie klienta czy petenta. Zwyczajnie bałagan na biurku może doprowadzić do tego, że ktoś, nawet współpracownik, zabierze przy okazji swoich dokumentów jeszcze inne dokumenty, które będą zawierały dane osobowe, a może na przykład te dokumenty przenosi do zniszczenia i przy okazji zniszczy dokumenty, które nie mogły, czy jeszcze nie powinny zostać zniszczone. No i kolejne naruszenie to bezprawne ujawnienie. Może być ono jak najbardziej związane z sytuacją, w której dokumenty będą przechowywane, no to już taki może bardziej żartobliwy przykład, ale na parapecie okna, latem okno będzie otwarte, ktoś otworzy drzwi, będzie przeciąg i dokumenty papierowe wyfruną nam przez okno i zostaną jakby znalezione przez osoby postronne. Wtedy dojdzie jak najbardziej do bezprawnego ujawnienia czy też udostępnienia tych danych osobowych. I to jest oczywiście kolejne ryzyko, przed którym powinniśmy się bronić, ale chyba tutaj jest o tyle łatwo, jeżeli chodzi o ten akurat czynnik ryzyka, łatwo jest zabezpieczyć te dokumenty. Natomiast to ujawnienie może też dotyczyć naszych stażystów, wolontariuszy, praktykantów, którzy niekoniecznie mogą być właściwie przeszkoleni, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych. Dlatego też te wszystkie osoby, które kategorie wymieniłem przed chwilą, warto byłoby również szkolić z zakresu przyjętego systemu ochrony danych osobowych. Jak Państwo pamiętacie, tak właśnie robimy, że staramy się każdemu nowemu wolontariuszowi, praktykantowi, stażyście uruchamiać konto na naszej platformie learningowej, tak aby te młode najczęściej osoby mogły się zapoznać z obowiązującymi zasadami, które mają zabezpieczyć administratora danych przed naruszeniem ochrony danych osobowych. Zatem zabezpieczeniem tych dokumentów papierowych przed bezprawnym ujawnieniem, chociażby w postaci wykonania zdjęcia przez praktykanta i wrzucenia na media społecznościowe, bo załóżmy faktura dotyczy klienta, który ma śmieszne nazwisko, albo mamy akta osobowe pracownika, który śmiesznie się nazywa. Śmiesznie, no to też oczywiście jest może niewłaściwe określenie, ale posiada nazwisko, które jest albo bardzo znane, albo jest celebrytą ten nasz klient,
albo też właśnie ten nasz pracownik, no rzeczywiście ma takie nazwisko, które jest nietypowe. Młodemu człowiekowi może nawet do głowy nie przyjść, że wykonanie takiego zdjęcia i publikowanie w mediach społecznościowych może doprowadzić administratora danych do odpowiedzialności karnej. A zatem warto byłoby, żeby właśnie też te osoby były szkolone, aby zabezpieczyć te dokumenty papierowe przed takim czynnikiem ryzyka, które naprawdę często może się zdarzyć. W zależności od tego oczywiście, na co pozwalamy i jakie nadajemy upoważnienia tym naszym pracownikom, tym naszym nawet nie pracownikom, a właśnie tym naszym stażystom, praktykantom czy wolontariuszom. Kolejne pytanie, czy prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uprzedza o kontroli? Nie, szanowni państwo. Co do zasady nie ma prezes takiego obowiązku. Pamiętajmy o tym, że kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych czy organu nadzorczego występują w dwóch trybach. Jeden to jest tryb taki typowy kontrolny zgodności przetwarzania danych osobowych, a drugi dotyczy oczywiście ewentualnego naruszenia ochrony danych osobowych, czy to na podstawie skargi, czy też na podstawie zgłoszenia, którego dokonuje sam administrator danych. Czyli mamy dwa rodzaje kontroli, natomiast ich formuła oczywiście jest prowadzona zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i co do zasady powinniśmy być poinformowani o tym, że jakiś urząd planuje przeprowadzenie kontroli, natomiast nie jest to obowiązek. Zdarza się najczęściej, że rzeczywiście Urząd Ochrony Danych Osobowych informuje nas przynajmniej z 7-dniowym terminem, z 7-dniowym okresem tego wyprzedzenia, przed planowanym terminem rozpoczęcia czynności kontrolnych, tak aby rzeczywiście już dla ułatwienia przygotować te wszystkie dokumenty zebrane w trakcie prowadzonych czynności. No jeżeli jest to taka typowa kontrola wynikająca z planu kontroli, który jest rokrocznie przygotowywany przez organ nadzorczy, no to rzeczywiście może się zdarzyć tak, że będzie tylko pukanie do drzwi i kontrolujący wchodzą na teren naszej jednostki. Jeżeli chodzi o te kontrole, ze względu na to, że rzeczywiście ich liczba rośnie, ze względu na to, że od 1 grudnia zmienia nam się struktura Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podział na departamenty i podział na rzeczywiście ten departament kontroli, który będzie specjalizował się wyłącznie w prowadzeniu takich działań, no rzeczywiście może warto byłoby, aby jedno z naszych kolejnych spotkań, czy też może będzie to dedykowane szkolenie, postaram się Państwu przybliżyć zasady kontroli z zakresu ochrony danych osobowych, czy też prowadzonych jeszcze dawniej pod rządami GIODO, czy obecnie kontroli prowadzonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Mam nadzieję, że to przybliży Państwu jakby to zagadnienie, a jednocześnie pokaże, że nie taki diabeł straszny i rzeczywiście te kontrole, jakby ich forma i ich zakres no, dla nas też jest bardzo cenny, ponieważ na podstawie informacji uzyskanych w ramach takiego postępowania kontrolnego możemy rzeczywiście uszczelnić nasz system ochrony danych osobowych. Kolejne pytanie. Czy muszą poddawać się audytowi administratora danych, który powierzył mi dane? W tym wypadku stajemy jako podmiot przetwarzający. Tak? Posiadamy jakąś umowę powierzenia przetwarzania danych, bądź też jej nie posiadamy, co byłoby bardzo niedobre, dlatego przypominam, że powinniśmy ją posiadać. I od razu odpowiedź nasuwa się sama, wynika bezpośrednio z artykułu 28 RODO, jak najbardziej musimy poddawać się audytowi i inspekcjom administratora danych, który powierzył nam do przetwarzania dane osobowe. W tym wypadku jest to obowiązek wynikający z przepisu prawa, zatem nie możemy próbować eliminować tego prawa administratora danych do kontroli, chociażby w niekorzystnych zapisach umowy powierzenia przetwarzania danych, a takowe również się znajdują. Na przykład niektóre podmioty przetwarzające potrafią zawrzeć w tych swoich projektach umów to prawo do kontroli, to prawo do inspekcji administratora danych tylko raz w roku. Mówimy o na przykład dniach otwartych, podczas których może dojść do takiej inspekcji, do takiej kontroli. Oczywiście wcześniej, 2 tygodnie, miesiąc trzeba taki akces zgłosić do podmiotu przetwarzającego i wtedy dopiero podmiot przetwarzający z łaską wpuści przedstawiciela administratora danych na audyt czy też na inspekcję.
no to byłoby daleko idące nieporozumienie i daleko idąca nieprawidłowość, którą powinniśmy wyeliminować, nawet jeżeli posiadamy już taką umowę powierzenia przetwarzania danych. Pamiętajmy o tym, że każdą umowę możemy aneksować, możemy ją w związku z tym zmieniać, możemy ją nawet wypowiedzieć, tak? Nawet licząc się z tym, że w związku z wypowiedzeniem umowy akcesoryjnej do umowy zasadniczej, umowa zasadnicza również będzie musiała ulec rozwiązaniu, czy też aneksowaniu. Zatem jak najbardziej, jeżeli jesteśmy podmiotem przetwarzającym, jesteśmy zobowiązani do tego, aby wpuścić przedstawiciela, audytora, administratora danych osobowych, który będzie prowadził ten audyt, czy też inspekcję, ale pamiętajmy o jednej rzeczy, tylko danych powierzonych do przetwarzania. Zatem jeżeli przetwarzamy dane osobowe na polecenie administratora danych, to tylko temu zakresowi podlega audyt, czy też inspekcja. Nic więcej, nic szerzej. Nie może bowiem dojść do sytuacji, w której na przykład audytor będzie dokonywał audytu zasad przetwarzania danych osobowych naszych pracowników, zabezpieczenia akt osobowych naszych pracowników, a podmiotem przetwarzania danych osobowych są na przykład subskrybenci newslettera, który prowadzimy na polecenie administratora danych. To byłoby oczywiście daleko idące rozszerzenie uprawnień i oczywiście wtedy jak najbardziej nie musimy takich danych ujawniać, nawet nie powinniśmy, nawet nam nie wolno. Kolejne pytanie. Do czego należy upoważniać praktykantów? Praktykantów należy upoważniać do tego, co mają wykonywać w ramach swojej praktyki. Bardzo często taki praktykant wykonuje rzeczywiście te czynności, jak każdy z naszych pracowników na tym właśnie stanowisku, na którym praktykuje. Bardzo często zdarza się, zresztą jest to przecież wymóg ustawy, praktykant posiada swojego opiekuna praktyki. I tak naprawdę to ten opiekun praktyki powinien wiedzieć, co będzie dla nas w ramach tej praktyki wykonywać ten praktykant. Zatem powinien przygotować stosowny wniosek o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Bardzo często ze względu na tą praktykę i ze względu na wykonywanie tych czynności niemalże dokładnie tak samo jak pracownik, mimo że pod nadzorem oczywiście właściwego pracownika, ten praktykant będzie wykonywał dokładnie te same czynności. Zatem można powiedzieć, że powinien w związku z tym posiadać te same upoważnienie jak ten nasz pracownik. Takie może ułatwienie, tak? Czyli bezpośrednio opiekun praktyki będzie osobą najbardziej władną do tego, żeby określić zakres upoważnienia nadawanego praktykantom. O, takie można powiedzieć proste rozwiązanie, prosta odpowiedź chyba na to pytanie. Podobnie byłoby z wolontariuszami czy ze stażystami. Kolejne pytanie, czy mogą przetwarzać dane zebrane przed wejściem w życie RODO? Tak, szanowni Państwo, jak najbardziej. Te dane, które przetwarzamy przed wejściem w życie RODO, to chociażby wszystkie dane związane z zatrudnieniem, wszystkie dane, które zostały zebrane od naszych klientów. To są te wszystkie dane, którymi dysponujemy praktycznie od zawsze, można tak najprościej powiedzieć. Natomiast możemy przetwarzać te dane nadal, jeżeli posiadamy chociaż jedną z przesłanek legalności określonych w przepisach rozporządzenia ogólnego. Zatem musimy poddać analizie, czy te dane osobowe zebrane przed wejściem w życie RODO nadal są legalnie przetwarzane w organizacji. Ten problem bardzo często dotyczy danych, które zostały zebrane na podstawie przesłanki legalności, którą jest zgoda. W przypadku, kiedy jedyną przesłanką legalności jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a tą zgodę mamy odebraną w sposób, który nie do końca odpowiada artykułowi 7 rozporządzenia ogólnego, wtedy rzeczywiście warto byłoby przesłać taką informację do tej osoby, której dane dotyczą, o fakcie, że nadal przetwarzamy dane osobowe i jeżeli jest to jedyna właśnie ta przesłanka legalności, zgoda, to wtedy prosimy o potwierdzenie tej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Albo usuwamy dane osobowe, co do których istnieją wątpliwości a propos legalności przetwarzania danych osobowych. Takie może drastyczne rozwiązanie w niektórych podmiotach, u niektórych z Państwa oczywiście niemożliwe do wprowadzenia, ponieważ no, w niektórych przypadkach Państwo żyjecie dzięki tym danym. Głównie zajmujecie się przetwarzaniem danych swoich klientów otrzymanych na podstawie zgody. Dlatego też już praktycznie tak jak patrzę na
dzisiejszych uczestników, to rzeczywiście we wszystkich przypadkach została ta analiza zgodności przetwarzania danych osobowych przeprowadzona, czyli te dane, które Państwo przetwarzacie, już rzeczywiście zostały zweryfikowane pod kątem zgodności z RODO i za to można powiedzieć, że jak najbardziej te dane zostały zebrane przed rozpoczęciem obowiązywania RODO, ale posiadające przesłankę legalności dalej możemy je oczywiście legalnie przetwarzać. Jeżeli macie Państwo wątpliwości, to oczywiście prosimy o kontakt, przeprowadzimy odpowiedni audyt i przygotujemy dla Państwa taką informację, która wskaże, co ewentualnie należy jeszcze z tymi danymi zrobić, aby móc stwierdzić, że ich przetwarzanie jest zgodne z RODO. No i ostatnie w dzisiejszym pytaniu, Szanowni Państwo, czy muszą prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania? Szanowni Państwo, rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania to jest ten drugi rejestr, który prowadzi podmiot przetwarzający. W tym rejestrze podmiot przetwarzający wpisuje wszystkie kategorie czynności przetwarzania, które przetwarza na polecenie każdego z administratorów danych osobowych. Jeżeli jest to pojedyncza czynność, kategoria czynności przetwarzania, która dotyczy wielu administratorów danych, którzy powierzają te czynności przetwarzania nam jako podmiotowi przetwarzającemu, to oczywiście możemy w tym rejestrze wszystkich kategorii czynności przetwarzania wprowadzać w jednym jakby rekordzie jedną kategorię czynności przetwarzania i wpisać wielu administratorów danych, którzy nam te dane powierzają, bądź też możemy zastosować rozdzielenie, czyli wpisujemy w każdym rekordzie tą samą kategorię czynności przetwarzania, ale dla każdego administratora danych rozdzielnie. Natomiast prowadzenie rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania, podobnie jak rejestru czynności przetwarzania, które z kolei prowadzą administratorzy danych na potrzeby czynności przetwarzania, ale ze względu na nieścisłości jakby legislacyjne zapisu artykułu 30 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, wskazać należy, że rzeczywiście większość administratorów danych musi prowadzić ten rejestr czynności przetwarzania ze względu chociażby na przetwarzanie szczególnych kategorii danych pracowników. Natomiast podmioty przetwarzające w przypadku, kiedy przetwarzają te dane na polecenie administratora danych, który jest zobowiązany do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, automatycznie zobowiązani są do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania i dla przypomnienia dla każdego z Państwa prowadzimy w systemie IDPO taki rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, podobnie jak rejestr czynności przetwarzania. Wiem, że te nazwy są trochę takie utrudnione, natomiast my je nazywamy w skrócie RCP30U1 i RCP30U2, czyli ten rejestr czynności przetwarzania, ten pierwszy to jest ten 30U1, czyli artykuł 30 ust. 1, a RCP30U2 to jest właśnie ten rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania. I założenie jest takie, Szanowni Państwo, żeby zachować tą zasadę wyznaczalności, o której już dzisiaj po raz kolejny wspominam, rzeczywiście zalecamy prowadzenie tych rejestrów. Zresztą takie są zalecenia grup artykułu 29, który jakby przejął kompetencje takiego organu doradczego, który przygotowuje wytyczne dla administratorów danych, a tym bardziej dla inspektorów ochrony danych i korzystając jakby z tych wytycznych wskazujemy taką potrzebę prowadzenia tych rejestrów, które oczywiście dla Państwa prowadzimy. Dzisiaj było to, Szanowni Państwo, ostatnie pytanie, na które udzielałem odpowiedzi ze względu na dosyć dużą liczbę tych pytań, które wpływają i zainteresowanie tą problematyką i tymi odpowiedziami. Mamy już skompletowane również to spotkanie w przyszłym tygodniu. Można z tymi pytaniami zapoznać się na naszej tej platformie webinaryjnej. Co mogę, Szanowni Państwo, jeszcze powiedzieć? Postaram się, aby informacja o tym planowanym szkoleniu dotyczącym kontroli prowadzonej przez organ nadzorczy odbyło się jeszcze w tym miesiącu. Co prawda może ten czas przedświąteczny nie jest taki najkorzystniejszy do prowadzenia szkoleń, ale myślę, że uda nam się wygospodarować jakiś jeden dzień, ewentualnie jeżeli nie, to oczywiście zapis tego szkolenia zostanie Państwu udostępnione na platformie e-learningowej, ale w tej chwili jest to chyba najlepszy czas na to, żeby rozpocząć tą część poświęconą zadawaniu pytań, więc jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to tryb zadawania pytań jest włączony, także zapraszam
do zadawania pytań. Natomiast oczywiście pytania nadal można kierować na nasz adres mailowy punktu kontaktowego, bądź też bezpośrednio za pomocą platformy zgłoszeniowej, a tymczasem oczywiście czekam na dodatkowe pytania a propos dzisiejszego naszego spotkania. Czasami mam wrażenie, że chyba nam się system zacina, bo pytania spływają na adres mailowy, spływają właśnie do punktu kontaktowego, a na bieżąco jakby Państwo nie korzystacie z tej możliwości. Myślę, że to też jest, może być spowodowane tym, że dopiero później przychodzą jakieś konkluzje po takim spotkaniu i dopiero wówczas dodatkowe pytania jakby, czy dodatkowe informacje, no, dodatkowe oczekiwania z Państwa strony są przekazywane mailowo. Dlatego jeżeli nie ma w dniu dzisiejszym żadnych dodatkowych pytań, to przypominam o kontakcie oczywiście z nami. Zapraszam do zadawania tych pytań. Będę starał się na bieżąco jakoś grupować i Państwa wcześniej o zakresie pytań, na które będę starał się udzielić odpowiedzi na każdym z naszych cotygodniowych spotkań. Będę starał się wcześniej te informacje publikować, tak abyście Państwo jakby wiedzieli i czy warto w ogóle na żywo się łączyć, czy też ewentualnie lepiej sobie później taki zapis z takiego naszego spotkania obejrzeć. Jeżeli nie ma w dniu dzisiejszym pytań, bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam oczywiście za tydzień. Tymczasem życzę miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia, do zobaczenia i do usłyszenia.